Cześć wszystkim, witam Was w nowym odcinku, który jest kolejnym inspirowanym formatem. Tym razem mamy trzech bohaterów odcinka, którzy będą dopasowywać osobę do jej zawodu. Nie zapomnij, aby pisać w komentarzach swoje własne typy oraz zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi treściami. Zapraszam do dalszej części odcinka. Idzie nowy rok i wiele z nas ustanowi sobie zapewne nowe cele. Jednym z moich będzie dopracowywanie umiejętności mówienia po angielsku, po prostu nauka języka angielskiego. Tylko właśnie nie wiem, czy powinnam czekać do nowego roku, czy nie powinnam zacząć już, ponieważ mam do tego świetną okazję i Wy też macie. Partnerem odcinka jest aplikacja Speakly, w której jesteście w stanie nauczyć się języka pięciokrotnie szybciej. A dlaczego? Speakly zostało stworzone przez dwóch poliglotów, którzy mówią w aż 7 językach. Przez 6 lat zajmowali się badaniem ludzi uczących się języków i na tej podstawie opracowali swoją metodę, która uczy słów i zdań na podstawie ich użyteczności w codziennym życiu. I oznacza to, że osiągnięcie płynnego mówienia zajmie Ci 3 do 4 miesięcy i wymaga to poświęcenia 30 minut dziennie. Myślę, że damy radę. Speakly jest jedyną aplikacją, która autentycznie daje Ci wybór sposobu, w jaki będziesz się uczył słownictwa. Speakly jest dostępne zarówno przez stronę internetową, jak i w aplikacji mobilnej. I teraz mam dla Was fajną promkę. Możesz wykupić sobie plan Lifetime, czyli dożywotni dostęp do Speakly z obecnymi i przyszłymi językami za kwotę 399,99 i okej, ja wiem, kilkaset złotych, ale przeliczając to na to, ile wydalibyście w szkołach językowych, jest to naprawdę świetna cena za dożywotni dostęp. W opisie tego filmu znajdziesz linka, w którego wystarczy kliknąć i tam będziesz w stanie wykupić sobie dostęp Lifetime. I teraz, proszę Was, zróbmy to razem, bo ja nie chcę być w tym sama. Trzymam za nas kciuki i miłej nauki. Bye, bye! Cześć, jestem Kasper, mam 24 lata. Na co dzień pracuję jako project manager, a hobbystycznie prowadzę wywiady w face-offach. Nazywam się Amelia i mam 20 lat. Na moim profilu znajdziecie content modowy, beauty, lifestyle i trochę podróżowania. Pierwsze pytanie, potrzebuję zobaczyć paznokcie. Czy takie coś, to tutaj, ta kartka, dużo zajmuje czasu, żeby ją zrobić? Nie, no raczej krótko siedzę. A ile? No to zajmuje sekundę, nie wiem, to jest jakoś klejone. Okej, a często robisz paznokcie? Tyle, ile widzę, że muszę. Jest to gdzieś tam twoje zainteresowanie, lubisz to robić? Lubię mieć, bardzo ładne. Okej, a jak się nazywa ten paznokieć, w sensie rodzaj? Ten paznokieć? Rodzaj tych paznokci? French. Powiedz mi, lubisz swoją pracę? Tak, bardzo. A masz stałe godziny pracy? Mam założone stałe godziny pracy, ale bywa różnie. Lubisz pewnego rodzaju artystyczne przedmioty? No jest to w kręgu moich zainteresowań na pewno. A chcesz mi pokazać swoje paznokcie? Są piękne, więc bardzo proszę. Okej. Czy twoja praca to są zmiany, czy pracujesz o określonych godzinach codziennie? Pracuję o różnych godzinach, ale mam jakiś tam założony czas, od której do której najpóźniej pracuję. Czy twoja praca jest stojąca raczej, czy jest to praca siedząca? Siedząca. Praca jest przy komputerze bądź telefonie non-stop, czy nie? Nie non-stop, ale korzystam z telefonu. A czy dużo rozmawiasz przez telefon w swojej pracy? W ogóle. A piszesz przez telefon? Tak. Dobra, mam jeszcze jedno pytanie. Na którą godzinę chodzisz do pracy? O której wstanę. O której wstaniesz? Pracujesz zdalnie czy fizycznie? W sensie stacjonarnie. Stacjonarnie. Robiłaś jakieś kursy, jakieś doszkalania jeszcze w międzyczasie? Tak, ja wiele rzeczy takich robię, bo bardzo lubię pogłębiać swoją wiedzę. Okej, dobra. Stylista paznokci na razie strzelam. Dobra, ale co za ciosem? Zostajesz w moim mniemaniu stylistką paznokci. No dobra, to przydzielam Ci stylistkę paznokci. Dobra, jakie są rodzaje ubezpieczeń? Na życie, na auto, na dom, na mamę, na tatę, na wycieczkę. A na auto jakie są ubezpieczenia? No to chyba ci każdy powie, no OC, AC. A które jest obowiązkowe? OC. Pracujesz zdalnie? Nie, w 95% nie. A czy twoja praca jest dorywcza? W sensie, czy ja pracuję dorywczo, czy może być dorywczą? Czy może być dorywczą? Raczej nie. Czy masz stałe godziny pracy? Nie, muszę wyrobić normę po prostu. Tylko nie mogę też do jasności pracować na przykład nie, w godzinach wieczornych. A pracujesz dużo z ludźmi? Tak. A dużo się uczyłeś w swoim życiu? Nie, bardzo mało. Czy twoja praca skupia się na pracy w komputerze? Tak. Czy raczej masz swoje przydzielone konkretne zadania i ty sam je wykonujesz, czy działasz w grupie i wykonujecie zadania? Wykonuję zadania sam, ale są momenty, kiedy posługuję się współpracą w ścisłą grupę. A jakie są rodzaje ubezpieczeń?
Na życie, na wakacje, na samochód, na ludzi, na mamę i tatę. Czy używasz dużo transportu w swojej pracy? Nie. Okej, czy używasz dużo telefonu w pracy? Służbowo, w sensie telefonu. Kurde, zdefiniuj dużo. 25 połączeń? Nie. 15 połączeń? Nie. 10 połączeń? Okej. 5-10 może bardziej bym powiedział. Okej. Lubisz pracować z klientem? Lubię. Potrafisz mi coś sprzedać? Co chcesz kupić? Zależy, co chcesz kupić. Dobra, daję ci tego pośrednika, słuchaj. No dobra, no to ja bym przydzieliła ci asystenta do spraw HR. Okej, a powiedz mi, wyglądasz mi na osobę, która lubi rozmawiać przez telefon? Jeżeli muszę, to rozmawiam, ale nie. A czy dużo chodzisz podczas swojej pracy? To zależy. Czasami muszę więcej pochodzić, czasami mniej, ale różnie bywa. Czy masz stałe godziny pracy? Zazwyczaj pracuję w podobnych godzinach, ale czasami coś tam mi się zmieni. A jest to praca zdalna? Nie, to jest stacjonarna praca. Dobra, ile miałaś lat? 19. 19. Pracujesz w grupie? W swojej firmie? Tak. Okej, okay, a masz kontakt z klientem? Mam kontakt z klientem, zgadza się. A czy twoja praca jest o stałych godzinach? Czy są to godziny takie, że na przykład w grafiku wpisujesz sobie w tygodniu? Czy masz tak, że pracujesz od 8 do 16 i masz to narzucone z góry? Zazwyczaj mam narzucone godziny, ale też zależy od tego, jak zostanę dopasowana w grafik. Czyli grafik jest zmienny na każdy miesiąc? Jest taka możliwość. A czy możesz brać na przykład nadgodziny w pracy? Kurczę, ciężko powiedzieć. Czasami mogę, czasami nie, niekoniecznie. Różnie. Czy musisz pracować fizycznie w pracy? Raczej na fizycznym, głównie na fizycznym. O której zaczynasz pracę? Czy zawsze o tej samej? Nie zawsze o tej samej, ale różnie, różnie. A ile średnio pracujesz dziennie? Zależy od tego, jakie dostanę zlecenie na dany dzień. Także różnie. Czy jest to bardzo odpowiedzialna praca, czy raczej to jest taka praca, no, nie wymaga odpowiedzialności? Nie jest to bardzo wymagająca i odpowiedzialna praca, ale... Okej, no dobra, to ja ci przydziałam kelnera. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Dobra, daję kelnera. Dobrze, dziękuję. Daję ci asystentkę do spraw HR. Cześć. Cześć. Powiedz mi proszę, czy dużo pracujesz przy telefonie? Ogólnie całkiem sporo, ale nie jakoś super dużo. Czyli nie jest to główna czynność pracy? Nie. A komputer? Zdecydowanie. To powiedz mi, ty zaczynasz pracę o której godzinie? Ogólnie mam raczej stały czas pracy. Dostajesz grafik od kogoś? Tak. A czy ty dużo się uczyłaś w swoim życiu? Myślę, że tak. A dużo pracujesz zdalnie? Finalnie nie. A lubisz swoją pracę? Lubię swoją pracę. Czy w pracy posługujesz się Excelem? Posługuję się Excelem w pracy. Czy 25 połączeń to jest dla ciebie dużo w ciągu dnia? Tak. Rejestrator medyczny. Okej. Pasujesz mi na inżyniera, proszę bardzo. Okej, okay, no to pośrednik ubezpieczeniowy. Powiedz mi, czy dużo się ruszasz w ciągu swojej pracy? Zależy od dnia. Ale ogólnie w twojej pracy występują dni, że jesteś dużo w ruchu? Zależy, jak często muszę chodzić do toalety. Chodzisz podczas swojej pracy tylko do toalety i nigdzie indziej? Być może. Pracujesz zdalnie? Nie, ale mogę. Ale możesz, okej. Okay. W jakim jesteś wieku? 22 lata w tym roku. 22 lata. Jest to praca dorywcza? Nie. Czy masz kontakt z klientem? Mam. A więcej pracujesz przy komputerze, czy więcej pracujesz z klientem? Nie mogę powiedzieć, bo to za dużo zdradzi. Dobra, to już wiem, co muszę zmienić chyba. Skupiasz się na pracy z telefonem? Tak. Czy rozmawiasz przez telefon z klientami? Jak telefon dzwoni, to tak. Twoja praca jest przy biurku głównie? Między innymi. Czy dużo rozmawiasz przez telefon w swojej pracy? Tak. Pracujesz sama raczej, czy z kimś? Sama. Jakie są ubezpieczenia na rynku? Wszystkie, jakie chcesz. Okay, a na przykład wyłącznie ubezpieczenia dla osób? Są OC zawodu, są na podróże, są ubezpieczenia NNW. To daję ci na razie inżyniera, bo już wiem, kto będzie inżynierem, a kto pośrednikiem. Dobra, jesteś rejestratorem medycznym. Okej, okay, no to rejestrator medyczny. Pracujesz zdalnie? Nie, stacjonarnie. Może być to praca dorywcza? Tak, może być. Ile masz lat? 23. Często chodzisz na szkolenia? Nie, raczej nie. A zdarza ci się, że w twojej firmie chodzi się na szkolenia? Zdarza się. Czy masz styczność z firmami szkoleniowymi? Raczej nie. Jakbyś to powiedziała, to bym był pewny. Czy występują w twojej pracy dni, że dużo się ruszasz? Zdarza się. Czy możesz awansować na jakąś wyższą pozycję niż jesteś? Jest to możliwe. Możesz pracować w godzinach wieczornych? Nie. A ile pracujesz w tej pracy? 3 lata. 3 lata. A godzin dziennie? Ile? 4, 4,5. No dobrze, to powiedz mi, czy twoja praca jest siedząca czy stojąca? Raczej siedząca. A skupiasz się na pracy z ludźmi, czy raczej
Zdecydowanie z ludźmi, tak. Ale to jest wykonywanie jakichś usług innym ludziom? Po części tak. Czy twoja stawka zależy od tego, ile przepracujesz godzin? Tak. Czyli masz umowę o zlecenie? Tak. Czy masz ruchome godziny pracy? Nie. Czyli stałe? Stałe. Chodzisz na godzinę 8 do pracy? Na 7. Czy twoja praca ma duże szanse na to, żebyś pięła się ku górze? Są szanse, ale nie jakieś duże. Dużo telefonów wykonujesz dziennie? 25 to dużo? To jest tak standardowo. A ile to jest dużo? Około 40. Okej, a jakie są ubezpieczenia? Nie znam się na tym. A jest to praca odpowiedzialna, że możesz ponieść jakieś spore konsekwencje, jeżeli coś źle zrobisz albo nie dopilnujesz czegoś? Tak. I studiujesz ogólnie? Studiuję, tak. Możesz pracować zdalnie? Nie. No może jednak jesteś tą kelnerką? No dobra, no wydaje mi się, że to będzie inżynier. Dobra, dopasowuję ci kelnerkę. Dobra, to już chyba wiem, co muszę zmienić. To szybko tu, to tu. Zrobimy to tak. To jest mój ostateczny wybór. Znaczy ja uważam, że dobrze mi dopasowałam, ale proszę się ze mnie nie śmiać, jeżeli nie. To jest mój wybór. To jest mój ostateczny wybór. Osoby, które odgadłam, zapraszam krok do przodu. Okej, okay, są dwie. Myślałam, że nie będzie nikogo. Osoby, które dopasowałam prawidłowo, krok do przodu. Super, mega fajnie, okej. Okay. To niech wyjdą do przodu osoby, które zgadłem. Tak, jest! Okej, okay, ale a wy tutaj to możecie się teraz pozamieniać? No to bym w życiu tak nie powiedziała, no. No co mam wam powiedzieć? Ja nie jestem dobra w tę grę chyba. Wszystko jest takie z telefonem albo z komputerem i ciężko tak ogólnie zgadnąć. Ale te dwie takie oddzielone zgadłam, więc uważam, że dobrze mi poszło. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ci się podobało. Nie zapomnij, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco ze wszystkimi treściami. Jeżeli interesuje cię udział w takim odcinku, to zapraszam do opisu po wszystkie informacje zgłoszeniowe. Do następnego. Cii.